Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale World of Tanks na konsolę i zapraszam na pierwsze dwie, trzy bitewki, może w zależności jak to szybko pójdzie, nowym pojazdem, czyli 8 poziomu nacji szwedzkiej, jest to czołg średni Earthshaker STV 102, pojazd z eventu, można powiedzieć, wyzwania dla społeczności za zdobycie 30 milionów punktów w niecały miesiąc. Było tam 20, chyba nie wiem, 6 czy 7 dni na to, także się udało. Pojazd również odebrałem. W pierwszej części omówiłem, niestety przez buga. Nie mogłem pojechać bezpośrednio na tym samym odcinku dwóch pierwszych bitewek, także pojedziemy sobie bezpośrednio w tym. Również pokazywałem, co jest właśnie mniej więcej w sklepie do kupienia z okazji Ciemnego Piątku. Tutaj jest i Torvang, jest i chyba TL7, jak się nie mylę, i osobno i w pakiecie. Tutaj mamy Jaguara po prawej stronie, czyli Zimna Wojna, druga era. I pierwszy dwulufowiec, czyli obiekt chyba 703, chyba coś takiego. A tutaj na zdjęciu ten biały pojazd, to jest to kolejny dwulufowiec, który widzimy, i on będzie już w przyszłym sezonie. Będzie miał na pewno mniejszą alfę niż ten radziecki, bo na radzieckim mamy 390, tu będzie chyba 280, ale to już będzie ten pojazd bezpośrednio w sezonie do zdobycia i to będzie chyba nacja amerykańska. Jest Earthshaker STV 102, tutaj wszystko dokładnie omówiłem, porównałem go sobie również z Draugenem Lansenem C. Także warto sobie materiał zobaczyć, jak widać zero doświadczenia, także bezpośrednio Pierwsze dwie bitewki tutaj jedziemy i zobaczy, nie pomyliłem tego pojazdu, co mówiłem. Ta niszczarka 9 poziomu, TL7 Torvang, to wszystko również pokazywałem. Także wszystko mamy tutaj, nawet jak będziemy w statystyki, tutaj jak widać, no nawet ani jednej bitewki nie mam rozegranej, 0 punktu doświadczenia tutaj zdobytego, także jedziemy pierwsze dwie bitewki. O evencie również mówiłem, ja tu sobie włączę co najmniej do momentu zdjęcia gwiazdki, do pałkę, do expa, żeby więcej zdobywać doświadczenia, co za tym idzie więcej punktów. O, wykorzystał to nawet 1,25, na dwie sztuki dostałem chyba może z wyzwania prawdopodobnie tego na ten pojazd. Także parametry działa to samo co Draugen, penetracja również, tak podsumowując go. Uszkodzenia takie same, pociski Hesze premium jako drugie również to samo, burzaki, wszystko jest to samo. Model działa, jest również identyczne, nazwa, opuszczanie działa również. Mobilność jest też taka sama, 50 do przodu, 50 do tyłu. Tutaj mamy lepszy zasięg spota, bo na podstawie 400 metrów Draugen ma sporo mniej. Chyba 10,20 metrów. Kamuflaż na Draugenie też jest lepszy i tutaj Draugen ma 30 koni, mocniejszy silnik. Niby Earthshaker, mobilność na papierze jest ok, ale na Draugenie mamy współczynnik konia na tonę 27,84. A teraz zobaczcie na tym właśnie pojeździe Earthshakerze STV 102. Stosunek masy do mocy 12,78. Także to, no, czołgi ciężkie mają dużo, dużo lepiej, także no zobaczymy, tak jak widać, prędkość pocisków jest to samo, wszystko dosyć szczegółowo umówiłem, jeszcze przeładunek będzie o 0,3 krótszy w porównaniu z Draugenem Lansenem C. I tutaj opuszczenie działa również 10 stopni, pancerz na wieży jak to w Centurionach, 254, także na pewno lepiej jak na Draugenie, także jedziemy od razu do serwerka włączać buścika, a możemy włączać w sumie, bo jest również, bo sezonu już nie mamy operacji, teraz wszystko się pozmieniało, to muszę to ogarnąć, tutaj chyba tak, za 12 dni nowy sezon i tutaj mamy wzmocnienie do serwerka 1,25 do expo, 1,25 i do dowódcy 1,25.
Ja wprawdzie do tych bonusów na srebro nie zrobiłem tego 124 etapu w sezonie, ale fajnie, bo dla osób, które skończyły sezon przez to, że nie ma sezonu, tutaj dla wszystkich, także skorzystamy, to mamy do zarabiania mamy 50%, także do sreberka sobie mogę również odpalić. I jeszcze dla przypomnienia, evencik na jeden z czterech czołgów do zdobycia. Jedźmy może od dołu, tutaj mamy sprzęt eksploatacyjny, tak, wzmocnienia, skórki. Na 135, za 135 punktów mamy T-77, jest to amerykański magazynek 8 poziomu i Su-130PM, radziecka niszczarka kapitalna 8 poziomu, te pojazdy oba posiadam. I warto pamiętać, że można wybrać tylko i wyłącznie jeden pojazd, to jest za 135 punktów. I za 225 mamy AMX-a CDC wersja ciemna i Luwę wersja również ciemna, ja lubię zwykłego posiadam, ale tutaj chciałbym tego w wersję ciemną jednak przytulić, bo to raz, że będzie najdroższy pojazd. Jemu to najbardziej doskwiera to chyba no jednak mobilność i zdecydowanie długi przeładunek w stosunku do innych pojazdów, mający te same działy, te same uszkodzenia, tak? Także być może to będziemy robić na live, zobaczymy. 225 punktów do zdobycia. Tutaj za każde 1000 zdobytych punktów doświadczenia mamy jeden punkt. No i dobra. Szczegółowo Earthshaker STLV 102, pojazd szwedzki, czołg średni 8 poziomu, został bardzo szczegółowo omówiony. Porównam go z Dragonem, także jedziemy bezpośrednio od razu z dwie bitewki, myślę. Maskowanie na Draugenie jest troszeczkę lepsze. Ale tutaj na korzyść na pewno Draugana, mimo takiej samej prędkości, delikatnie lepszy silnik, ale to w zasadzie nie ma większego znaczenia, ale współczynnik konia ma to jest przepaść. To jest przepaść. Działo identyczne, parametry, penetracja, rodzaje pocisku, wszystko jest to samo co na właśnie Draugenie, Lansenie C. Topka. Zacznijmy sobie od Heszy, bo tu 210 penetracji. Alfa już nie 390 jak na APCR-kach podkalibrowych, tylko 400 chyba 80, jak dobrze pamiętam. Także jedziemy chyba do nagórki na przepychacz, jedna arta. To mnie bardzo, bardzo martwi, bo niestety zazwyczaj skupia się na mnie w 90, można powiedzieć, 5% przypadków. Earthshakery raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć mamy, a my mamy cztery. Przeładunek jest o 0,3 szybszy w porównaniu z Draugenem Lansenem C i już od razu mobilność, zobaczcie, 30. Na papierze ma 50, tak? Ale to co na papierze to jest jedno, a to co w bitwie to jest drugie. Ale tu jednak współczynnik jednak jest adekwatny do tego co jest napisane. Niecałe chyba 13 koni, tak? 12 chyba 70 coś, także jest niesamowita przepaść. To Lansen to już by były mniej więcej przy tym T3-4, nie? No. Owszem, 50 km na godzinę, silnik jest w miarę, bo 650 koni, ale... Właśnie ale, nie? On tylko na przejeździe nie zebrał. Nie trafił na szczęście. A, to było niepotrzebne, nie wiem od kogo. Dobra, uciekamy stąd, żeby nie zebrać. Tak, zostanę chyba... Ałaja! No, musiał. Na tych heszach to będą dużo wyższe uszkodzenia. Tu nie mamy twardych pojazdów, także warto, nie? O, mamy, przepraszam, mamy jednego. Ale właśnie, całe hesze, to są całe hesze. Zaraz można zwykle się przełączę. Tak jest. Najgorzej. O, jak tam zejdzie tutaj, to będzie lipa. Mam tylko mego do pomocy, nie? A nie da rady i się cofnąć, bo nie mamy mobilności, żeby uciekać, także.
Tego bym chciał na pewno... A, no właśnie, nie. I magazynek, magazynek. Dobra, miały być dwie pierwsze bitewki, także sobie poczekamy, popatrzymy. Magazynek, nie. Także tutaj, mimo że mamy tutaj 50 km na godzinę, no to jest... O, popatrzymy sobie. To jest ten współczynnik konia, no to jest mega, mega odczuwalny, jak było widać. To już widziałem, patrząc na ten parametr, czego się już spodziewać, nie? No i tak jak Hesze, to tutaj akurat w tą chyba szóstkę myślałem, że z autocelowania wejdzie ładnie, a widzieliście, nie? Całe Hesze właśnie. Niby penetracja dobra, ale to działa Hesz, tak, to jest pocisk burzący, tak? Tylko z większą penetracją. Ktoś tu gra 9 lat? O kurde, grubo widzę. No może wyciągnął. No to jednak na tym przepychaczu, kurczę, jednak no brakowało jeszcze z jednego pojazdu i myślę, że też na siłę jednak chciałem odestrzał w to magazynek. Niby opuszczałem dział 10 stopni, ale tak jakoś to... Nie do końca chyba by wyglądało, chyba że ja być może coś źle byłem ustawiony, to nie zwróciłem na to uwagi, też tak w sumie mogło być. Tylko przejdziemy zaraz sobie do garażu, dużo nie zrobiłem. Także tutaj z tymi hashami właśnie trzeba uważać, owszem, bo nawet w miękki cel może nam tak polosować jak w przypadku tych szóstki, chociaż to nie był typowy papier. Ale tam zbytnio pancerza nie miał i liczyłem, że całkiem ładnie wejdzie, nie? Pociąg za 400 czy coś, a tak niestety nie było. Także no myślę, że tutaj bardziej przyjemniejszy w grze zdecydowanie jest po tej pierwszej bitwie Draugen-Lansen C. Według mnie. Tak jest moje zdanie. Zdecydowanie jest przyjemniejszy. Przez mobilność. Mimo że pancerza nie ma dobrego, ale mobilność jest kluczowa w dzisiejszych czasach, także bardziej jak pancerz. Owszem, na Earthshakerze możemy sobie na wieży, tak jak ja próbowałem. Ale tutaj być może źle bym miałem kadu postawiony, że się za mocno wychyliłem magazyn, jak nie na dwa strzały wziął i po zawodach. Nie wiem, dobrze, wychodzimy, poczekamy, sobie tu powyłączamy te buściki. I pojedziemy sobie... O! A, były dwa pojazdy. Okej. Okay. I zobaczmy, nie tu, tylko... O, jak poszło. A właśnie, być może sobie wykupię konto, prawie może za 3 dni. I tak zrobię doświadczenie niedużo, czyli 2 punkty zdobyłem, tak? Zresztą może będziemy mogli sprawdzić. 2 punkty. Kiepska bitewka, nie? Jestem 5, ale kiepsko poszło. Trzy punkty. O, to ciekawe. To zaokrągliło może, bo dostałem 2600 doświadczenia przecież, tak? Okej. Okay. Chyba, że za fraga może liczy. Może za fraga jeszcze liczy, którego zrobiłem jednego. Są przeceny. Nie wiem, ile mi tu... Gdzie jest konto premium tutaj? Czy w 3 dni dam radę ogarnąć? To jest promocja na tydzień. Hmm.
wezmę sobie na tydzień chyba, tylko tak mi się wydaje. Chociaż może na 3 dni. Bo w 3 dni chyba nie zbieram 225 punktów, raczej wezmę na tydzień, nie, wezmę sobie na tydzień, o. Dobra, mam nadzieję, że mi uda się de facto nazbierać złota na paczkę, którą chcę nazbierać, czyli na Back in Black jest tu właśnie Jaguar, druga era i dwulufowiec obiekt 703 wersja druga, ciemna wersja, tak? Pierwszy dwulufowiec oddzielnie kosztują drożej, bo Jaguar 7700, a dwulufowiec kosztuje obiekt 703 wersja druga 7200, czyli 7200 14900, a w paczce 11600, nie? Pojazdy pokazały również w zamówieniu pojazdu, co jest ciekawego do kupienia. Dobra, druga bitewka, no kiepsko poszło, ale to bezpośrednio tutaj bitwy wraz z moim komentarzem. Musiałem kadu pokazać, bo tak łatwo w wieży by chyba mnie przebił, chyba no, że z pocisków premium, ale tu jest pancerz na wieży w miarę dobry. Ellenberg, czyli Campingberg. Dobra, zaczniemy sobie od APCR-ków, maybe. Zasięg spota jest całkiem, chyba 512. Chyba na górki sobie pojedziemy. Nie ma arty, mamy 6, po 6 dziewiątek. Fajnie, że teraz nie tak jak kiedyś były losowania, że najczęściej w 80-70% przypadków przeciwnik miał więcej pojazdów na wyższym tierze. Teraz już jest losowanie tak, że dziewiątek, dziesiątek czy ósemek jest po tyle samo i są w miarę jakieś odpowiedniki tutaj dla Type 4, na przykład obieg 7.2, Emil dla STI. Także. No jednak ta mobilność jest niesamowicie odczuwalna, tak? I to bardzo. 50 km na godzinę, ale zanim to on osiągnie, to jest właśnie to, nie? Także moim zdaniem właśnie Draugen Lancer C będzie zdecydowanie przyjemniejszym pojazdem. Ten oczywiście też jest grywalny, tak jak każdy pojazd, ale jak miałbym wybierać, to zdecydowanie Draugena. No jest ten kadłub dłuższy, nie? Zdecydowanie. I chyba delikatnie wyższy jest. Wieża typowo właśnie od pojazdów Centurionów ten pojazd posiada także. Nie zdążę tego tu sobie. A stabilizacja działa, nie sprawdzałem ze stabilizatorem. No jest w miarę, bez stabilizatora to by było dużo dłuższe skupianie. Nie ma arty, można tę górkę się pokusić. Mam wsparcie w postaci tutaj pomocy drużyny, jest Centurion. Też ma Hesze, tylko penetrację na podstawie ma dużo wyższą, bo to dziewiątka. My na wieżę, myślę, mamy wsparcie, można podziałać. Ładnie z auto ataku weszło. Dobra, tam ktoś na pewno siedzi. Trzeba uważać. Ładnie z auto celowania weszło. Super. Ale przebił mnie raz. Tutaj w zasadzie z tym tutaj przejazdem ostrożnie, bo widzę, że drużyna moja okupuje górki. Okupuje górki, także to chyba na spokojnie. Lighta nic nie wyświecił, a jest jeden ciężar i jest niszczarka. Dobra, okej. Okay. Przyłączone hesza, jeśli będzie coś istotnego, na pewno nie ten pojazd. On właśnie ma bardzo dobry pancerz, obiekt 257. Bardzo dobry pancerz i kadłuba, i wieży. Brakuje mi troszeczkę tutaj, żeby ich tutaj mieć. Chyba, że z heszy go pomału tam skubać, zobaczymy. Cholera. O!
Tylko że Conway wjeżdża w miarę. Kurde, i no, no pewnie. Conway jednak to wie, że ma tam chyba 160 pancerza, także też. I nawet za jeden nie weszło z pocisku burzącego. No, pancerz, bo na nim to jest. Dolna płyta weszła, dobra. Znowu z kesza, tym razem w ogóle poszedł kalafior. Nawet delikatnie by nawet się cofnął chyba za chwilę, chyba tak zrobię. Nie ma arty, nie ma co sobie samemu jechać tu w tym takim dołku, wystawiając samowierzę delikatnie. Właśnie, to puszczę nie działa, chciałem zobaczyć. Jak to wygląda? No, nie ma chyba tych 10 stopni, a może? Widzicie? Wlajta z hasha, nie? Wlajta z hasha, nie? No to tu mówię, to jest... Na burzakach to jest loteria. Czy hesze, czy zwykłe, i to burzak, także miękki cel, to tym bardziej powinno, wiadomo, nie? Wejść ładnie, a niekoniecznie. Już to przez gąski chyba poszło, ale mimo to on pancerza nie posiadał. A tu mamy 210 na heszu, także... No i dobra, no trzeba cierpliwie czekać chyba, trzeba cierpliwie czekać. Tu mam obiekt 257, chyba że zaraz się wycofam. Tu mam medy po mojej lewej, z tyłu mam pojazdy, również chyba niszczarka, med. Bo dostanę spoty i będzie niewesoło, nie? A zamiast na pierwszej linii to 257 kampi i takim dobrym pojazdem na topce, bez arty. Ale to jest taka mapa, że tu raszę to... No serio? Ale te działy to jest, kurczę, jakieś upośledzone, bez kitu. Te działo jest upośledzone, no. Nawet pocisk w pojazd nie trafił. Żeby odbył to jeszcze ten, ale nawet nie trafił w pojazd, nie pocisk. A mierzyłem dobrze. Kurnie. Próbuję grać na wieżę, nie ma opuszczone działa, nie? Nice. To będzie twardy przeciwnik, jeśli próbować koszami, bo chyba, że o! Kurnia. Ojajajaj. Naprawdę? Dobrze, że mam wsparcie z tyłu. Weźmy jeszcze szarfuturem, poświeć tego obiekta. Dobra, na strzała został. Nie przebiłem wieży Conwaya, bo to ma 160 pancerza. Jedzie. Dawajcie go po... Kurde, przejedzie gościu sobie. Nice. Jest ten strzała, zdążę. Aj. Naprawdę? Ale farciarz. Dobra, super.
Borusek na magazyn go skończył. No dosyć zostały takie pojazdy, że... Dobra, teraz burzaczka już na niego śmiało, na 257. Nawet zwykłego, bo to penetracja 105 to spokojnie. Lepiej jego chciałbym na pewno skończyć. Na górkach wszyscy zostali, nie? Oho. Po co on jedzie tą niszczarką sam tym konwajem? Urde. To miało być, żeby się wycofał. Dobra, na pewno... Dobra. Kurde. Dobrosłowy pancerz ma, widom. Kurde, będzie po mnie, nie? Ja niestety nie będę w stanie nic zrobić. Nie wierzę, kurde, i to jest właśnie cały World of Tanks, kurde. No właśnie, właśnie. Dwa razy nawet z burzaka mi nie weszło. I pewnie gdzieś po górne płycie prawdopodobnie musiałem dostać, także... Czy drużyna to ogarnie? Nie wiem. No zrobiłem co mogłem. Magazyn tu amunicji na miło jest rozwalony. Freedom, czyli to samo co Super Pershing, tak? Tylko że pomalowana wersja. Parametry, to jest ten sam czołg, nie? Co Super Pershing, tylko że w barwach amerykańskich. Kamuflażu, o. No niszczo tak tego porobi, kadłub wystawia. Nawet dwójkę tam działają, także... Emil nie... musi kadłub schować. I dwulufowiec go sprzątną. Nie za radę chyba. Nadzieję w magazynku i Conway jest na strzała... Ściągnie go. No, jest szansa. Nice. Bo tu chyba Alfa 400, jak dobrze pamiętam, na tym działku. Natomiast chyba na tym potężniejszym mniejsze penetracje, większe uszkodzenia. Co zostało? A, ta dwójka. SRV i Freedom, nie? No, jest na strzał Conway, a Borsuk na magazynku, no na dwa. Tylko, że to jest papier, to wiadomo.
Czy dadzą radę? Czy dadzą radę to wyciągnąć? No nie wiem, chyba nie. Tutaj jak pierwszy wyjedzie Borysów, dostanie dwa strzały, go nie ma, nie? Są razem. Ale Polson jedzie do... No, gracz nie myśli, nie? No, udało się. Przyjął i skończył, także to na pewno na plus, ale no, na pierwszą linię jechać? Freedom jest na strzała. No właśnie. I czy da radę Conway? Kurczę, dobry gościu jest. Alfa 400, także no to musi ładnie polosować. Żeby weszło na raz. I Conway też jest na raz. Conway kontra Freedom. Wieżo Conway coś odbija, bo tam chyba 106 ma na wieży. Ale niekoniecznie kadłub, wiadomo. Kto wytrzyma tą próbę nerwów? Conway czy Freedom? Trzymam kciuki za Conwaya. Oj, oj, oj. Pierwszy strzeli. Tam opuszczanie działa też 10 stopni i tu. Bo zmiana jak na Conwayu i na lodówce, bo kiedyś było 5. A linia do lodówki i Conway i chyba 8 perów już zostały 10. To już zmiany weszły. Z burzaków, dobra, strzelił gościu. Kadłub. No nie wierzę. Warsowy pancerz, czemu nie? Koniec. Brawo! Ale Conway miał dużo szczęścia w przeciwieństwie do mnie, nie? Udało się. No i będę top 3, czy niekoniecznie, a nawet jestem MVP. 4660 uszkodzeń zrobiłem, no coś tam zrobiłem, tak średnio można powiedzieć, ale... No cóż. I proszę. Operacja tam chyba również za wygrane jest dodatkowe srebro. 626 tysięcy zarobiłem. Także spoko. 4660 uszkodzeń. MK. Ja nie mam pytań. MK. As pancerny. Nie mam pytań. Druga bitwa pojazdu, nie? Oczywiście wszystko bezpośrednio po omówieniu drugiej części materiału. A z pancerny, no nie mam pytań. 1881 punktów bazowego doświadczenia. A z pancerny. Spoko. Cieszę się. Tutaj chyba te operacje powinny być pieniądze na stół. Tak, wcześniejsza była operacja, ale kasa razy 4 do srebra, a teraz pieniądze na stół do srebra razy 5. Tylko nie wiem, czy to jest jednorazowo, tego nie wiem. To proszę bardzo, całkiem spoko. Gdzie jest Airshaker STLV 102? Proszę bardzo, dwie pierwsze bitewki, w drugiej bitwie as pancerny na waszych oczach. Także cóż, chcieć więcej. Także tak się prezentuje ten pojazd Earthshaker STLV-102, pojazd w evencie wyzwaniu społeczności za 30 milionów punktów, czołg średni 8 poziomu nacji szwedzkiej Earthshaker STLV-102. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.